Wrocław nazywany jest miastem 100 mostów. Ile ich jest naprawdę, ciężko powiedzieć, wliczając liczne kładki, przeprawy. Na pewno wiele z nich wpisało się w krajobraz miasta, a jednym z symboli stał się Most Grunwaldzki. To nie tylko majestatyczna budowla zachwycająca swoim wyglądem, ale także obiekt, który stał się tłem dla miejskich legend. W 1905 roku władze miasta ogłosiły ogólnonarodowy konkurs na projekt i realizację mostu, który łączyłby lewobrzeżną część z dynamicznie rozwijającą się prawobrzeżną częścią miasta. To właśnie po stronie prawobrzeżnej powstawały, czy rodziły się ośrodki akademickie jak kliniki uniwersyteckie, czy będący w planach Królewska Wyższa Szkoła Techniczna, ale także z racji tego, że ówczesny Most Pokoju już nie spełniał swoich funkcji. Mieszkańcy Wrocławia licznie przybywali do Zoo, do Szczytnik, stąd też była potrzeba zbudowania kolejnej przeprawy przez Odrę. Konkurs wygrał dr inżynier Weyrauch z Politechniki w Stuttgarcie i wraz z architektem Majerem z Hamburga przystąpili do pracy. Prace rozpoczęły się w lutym 1908 roku, a uroczyste otwarcie miało miejsce, łatwa data do zapamiętania, 10 października 1910 roku. Most przybrał nazwę Kaiserbrücke, czyli most cesarski. Wraz z upływem lat zmieniał swoje nazwy, chociażby w czasach Republiki Weimarskiej nazywany był Mostem Wolności, w czasach III Rzeszy powrócono znów do nazwy historycznej, czyli Mostu Cesarskiego i w czasach już polskiego Wrocławia w 1947 most ochrzczono nazwą Most Grunwaldzki. Działania wojenne przyczyniły się do uszkodzenia mostu, też sami żołnierze zerwali taśmy nośne i całą konstrukcję oparli na czterech zatopionych barkach z uwagi na to, że most był wykorzystywany do transportu ciężkiego sprzętu wojskowego, ale także z racji budowy okolicznego lotniska zlikwidowano charakterystyczne pylony. W wyniku walk o Festung Breslau most uległ poważnym uszkodzeniom. Na tyle poważnym, że jego odbudowa trwała aż 2 lata i uroczystego ponownego otwarcia dokonano w 1947 roku. Most przez ten czas był najpierw wyłączony z ruchu kołowego, a później z ruchu pieszego. Całą jego budowlę, odbudowę i rekonstrukcję oparto na archiwalnych zachowanych planach, a także na wydanych przedwojennych monografiach. W 1947 dokonano uroczystego otwarcia i most przyjął nową nazwę Mostu Grunwaldzkiego. O ile inne mosty, znacznie starsze we Wrocławiu, jak Most Czarownic, zwany Mostem Pokutnic, czy Most Tumski posiadają swoje legendy, tak Most Grunwaldzki posiada je aż 3. Pierwsza głosi, że konstruktor mostu Richard Plideman po obliczeniach skrupulatnych i po ponownym przeliczeniu doszedł do wniosku, że taka konstrukcja jak Most Grunwaldzki musi się zawalić. A ile prawdy jest w tej opowieści? No niewiele. Pierwszy fakt jest taki, że Richard Plideman faktycznie był twórcą wielu budowli we Wrocławiu, ale nie Mostu Grunwaldzkiego. Był jedynie twórcą wystroju architektonicznego. A druga, że nie popełnił samobójstwa. Otóż umarł z powodu choroby kilka miesięcy przed uroczystym otwarciem mostu. Druga legenda głosi, że na uroczystym otwarciu był sam cesarz Wilhelm II Hohenzoller. No niestety cesarz nie miał zdolności bilokacyjnych. Był wprawdzie we Wrocławiu, ale miesiąc później, 29 listopada 1910 roku, na uroczystym otwarciu pobliskiej Królewskiej Wyższej Szkoły Technicznej, czyli dzisiejszej Politechniki. Jedynie udając się na uroczyste otwarcie wyższej szkoły, przejechał przez most i tyle było z uroczystego otwarcia. A trzecia legenda jest współczesna, pochodzi z lat 50. Ludzie przekazują sobie z ust do ust opowieść, że pewnego dnia w latach 50. zauważono sportowy samolot, który zbliżał się od strony Politechniki w stronę Mostu Grunwaldzkiego, obniżając swój lot, tak by znaleźć prześwit i przefrunąć pod mostem, następnie wznieść się nad Ostrów Tumski i odlecieć dalej. Dziennikarze próbowali rozwikłać tą zagadkę i znaleźć bohatera tego niezwykłego czynu. Natrafiono na ślad pilota doktora Stanisława Maksymowicza, wykładowca Akademii Wychowania Fizycznego. Sam bohater tej rzekomej historii ani tego nie potwierdza, ani temu nie zaprzecza.
Most Grunwaldzki, symbol Wrocławia, spinający lewobrzeżną, historyczną część miasta z dynamicznie rozwijającą się prawobrzeżną. Mimo że ma zaledwie 100 lat, obrósł już licznymi legendami. Kto wie, czy kolejne lata nie przyniosą nowych opowieści. Na pewno będziemy się temu bacznie przyglądać.